Czym byłby PHP, gdyby nie współpracował z bazami danych? Na szczęście współpracuje, zobaczcie sami, zapraszam. W ostatnim odcinku wspomniałem, iż PHP współpracuje z różnymi usługami, co nie oznacza, że instalacja PHP dostarczy nam tych usług. Właśnie mamy taką sytuację, PHP będzie współpracował z bazą danych. Ale sam oczywiście tej bazy po instalacji nie posiada. Zakładam, że taką bazę mamy. Ja tutaj mam zainstalowaną bazę wraz z całym takim pakietem potocznie nazywanym Wampem. Mamy tam po prostu platforma Windows, Apache, MySQL, PHP. W praktyce Troszkę może się to już dzisiaj różnić, jest to raczej nazwa historyczna, o, chociażby zamiast bazy MySQL możecie tam spotkać inną bazę Mariadb, o ile dobrze pamiętam. Zresztą nie jest to aż takie istotne, gdybyście chcieli sobie w Windowsie taki cały zestaw zainstalować, to tu jest link. Być może korzystacie z innego, a być może jeszcze nie wiecie, czym jest taki zestaw. I czym jest ta baza danych itd. Spokojnie o tym powstanie oddzielny kurs. W tym odcinku skupiam się nie na tym, czym jest baza danych, czym jest język SQL. Tutaj zakładam, że coś na ten temat wiecie, ale tu się skupiam, jak w PHP połączyć się z taką bazą, jak ją wykorzystać. OK? No to zobaczcie. Pokażę Wam dwa sposoby łączenia się z bazą danych. Taki starszy, czy może nie tyle starczy, co mniej abstrakcyjny, bardzo ściśle związany z konkretną bazą danych, oraz pokażę Wam sposób łączenia się z bazą danych. Który jest w PHP w sposób dosyć abstrakcyjny nam dostarczony. To znaczy, dostaniemy pewne narzędzie, tutaj jest to narzędzie PDO, które współpracuje z wieloma bazami danych, a wszystkie moje operacje na tej bazie jakby są od tego. Z jaką bazą danych się łączę? Niezależne. Czyli mój kod jest bardziej uniwersalny. Gdybym chciał przerzucić dane z jednej bazy do drugiej, którą akurat ten model PDO tutaj wspiera, nie ma problemu, nie będę musiał niczego zmieniać w samym kodzie. Nie ma czegoś takiego w tym pierwszym przykładzie. Jeżeli korzystam z bazy MySQL, a potem przerzucę się na jakąś kompletnie inną, niekompatybilną, to niestety mój kod po prostu nie zadziała. Zatem od razu mówię, że ta druga część, którą pokażę, będzie bardziej. Taka elastyczna i preferowana, ale wiele skryptów prostych mechanik, gdzie wiemy, że korzystamy z bazy MySQL, nie chcemy wcale jej zmieniać, czyli z jakiejś konkretnej bazy, możemy skorzystać z tej właśnie notacji, którą tutaj za chwilę powiem, pokażę. Zobaczcie. Pierwszy model zakłada ściśle współpracę z bazą danych MySQL. No i cóż robię? Otóż tworzę połączenie do tej bazy. Klasa MySQL, nowy obiekt DB będzie reprezentować całą tę bazę, tę usługę, połączenie z nią, i tutaj argumenty właśnie na jakim to porcie stoi. Ta usługa i na jakim serwerze, jak widzicie, jest to na moim lokalnym komputerze. Login, hasło, mam tylko bez hasła i, i root jest loginem. Nazwa konkretnej bazy danych, w której znajdują się tabele, to jest testowa baza, stąd nieważne, co tu jest. Tak na marginesie, gdybyśmy już mieli jakieś takie prawdziwe hasło w tym miejscu, no byłoby podane. To też jest kwestia, czy to będzie bezpieczne, czy nie. Może kiedyś o tym jeszcze porozmawiamy, na pewno. Być może w tym. Kursie, który planuje o bazach danych, ale to w przyszłości. Na razie po prostu się łączymy, ok? Ta linijka jest w zasadzie zbędna. Mamy tutaj do czynienia z takim obiektem MySQLE My Result, który będzie przechowywał wynik zapytania, który wyślę do bazy, ale ja tu sobie jawnie nadałem taką klasę dla tego obiektu, bo później mi podpowiada moje idee moje środowisko. Jak tego nie mam, to on biedny nie wie jakiego typu jest ten result i po prostu nie mam podpowiedzi. A nie zawsze wszystkie funkcje chcę się pisać, chcę się czasami, żeby się tam ładnie wyświetliło i szybciutko, żeby auto uzupełnienie wskoczyło. Mówiąc krótko, ta linijka nie jest potrzebna, ale ją sobie zapisałem. I teraz, no właśnie, Wysyłamy pierwsze zapytanie. W mojej tabelce jest tam jedna. W mojej bazie danych jest jedna tabelka, table A. Nic tam wielkiego nie ma, kilka wpisów zaraz zobaczycie. No i cóż. Bierzemy mój obiekt i odpalamy właśnie zapytanko. Wysyłam zapytanie do mojej bazy danych. Jeżeli ktoś zna język SQL, doskonale wie, co to oznacza. Ten odcinek też nie jest o SQL-u. O SQL-u też zrobimy oddzielne. Może jeden filmik, może dwa, zobaczymy jeszcze. No i co? Coś sobie pobrałem, baza danych dostała zapytanie, no i coś mi zwraca. Od tego jest baza danych. To, co zwraca, ląduje w tej zmiennej. Zobaczmy, jak ona wygląda. A no właśnie. Jest to obiekt tejże klasy MySQL, MySQL i Result. Ma tutaj pięć własności. No i tutaj są jakieś informacje, które się z tym wiążą. Dzięki temu result możemy sobie teraz dobierać się do kolejnych wierszy, bo jak wiecie, w bazie danych dane są zorganizowane tabelarycznie, i każdy wiersz to jest jakiś tam obiekt w tejże tabeli. Zatem cóż, no pętla while, nie musiało być, while, ale ja tak sobie akurat użyłem. Tam zobaczycie, może być też for each na przykład. I tutaj co robię? Na tym moim wyniku Na tej mojej odpowiedzi, którą dostałem, odpalam metodę fetchAssoc. To jest taka metoda, która sprawia, że te dane zostaną zinterpretowane jako tablica asocjacyjna, ale można je pobierać jako tablica, jako obiekt. Tam są różne metody do samych tych narzędzi. Myślę, że w tym odcinku nie ma sensu całości omawiać, ja chciałem tu raczej też zaznaczyć to majeskoli, że coś takiego jest. Ja bym się raczej skupił na tym PDO, ale to też chcę pokazać. No i cóż tu mamy? Kolejne wiersze sobie wyświetlimy i zobaczcie, tutaj mamy kolejne obiekty wyświetlone. To jest pierwszy odczytany cały rekord i co tam się znajduje? Ano mamy... Kolumnę ID, w której jest jedynka, to jest klucz de facto. Mamy jakiś description, w którym mamy jakiś tam opis. Mamy, kiedy został ten rekord w tablicy utworzony. Widzicie, że dosyć późno to robiłem. I jakaś tam wartość liczbowa z dwoma miejscami po przecinku. Nieistotne, to jest jeden rekord, czyli tak jakby jeden wiersz w tabeli, w, tabeli, w którym są kolejne kolumny, ale to nie wszystko. While. Fecszuje nam tutaj te roły, pociąga, zaciąga, bada, a jest ich tam więcej, bo aż dwa. No i tu mamy drugi wiersz z tabeli z zupełnie innym kluczem, ID i tak dalej. Ok? Na koniec zwalniam sobie pamięć. W zasadzie operacja może niekonieczna, ale jest rzecz taka funkcja, która tę pamięć przechowującą ten result zwalnia po prostu. Ok? I tutaj jeszcze. Można sobie na przykład zobaczyć, ile ostatnie zapytanie objęło wierszy, tak? Czyli jeżeli sobie stworzyłem jakieś zapytanie sql no to chciałbym się na przykład dowiedzieć, ileż takich wierszy w tabeli pobrałem, czyli ile ten fetch tutaj tych rowów nam wypluje. Można sobie to sprawdzić, zanim tutaj to w ogóle policzę. Jest to taka własność Affected Rows, którą odpalamy właśnie na mojej bazie danych, i ona tu będzie przechowywała ostatni wynik, ostatniego zapytania, wynik, ile tam wierszy objęto tymże zapytaniem. Przy okazji ta E to jest taka moja własna nowa funkcja, moje własne echo, eko. Tutaj macie ją zdefiniowaną. Powiedzmy, że niewiele się różni poza tym, że obcina, nie obcina, tylko łamie za mnie wiersz w odpowiednim miejscu, tak? Tam wcześniej. Ciągnęło się aż do Entera. Tutaj on sobie sprawdza, ile już poszło znaków i łamie linie dla mnie. Dzięki temu mamy wszystko w jednym tutaj wyglądzie. Ale to, to jest dodatek, to się z bazami danych nie wiąże. No i co tutaj wyświetlamy? Ostatnie zapytanie wychwyciło dwa wiersze z tabeli. No, dokładnie o to chodzi. Możemy też sprawdzić, czy coś nie jest y, błędne, czy na przykład moje zapytanie SQL nie jest jakieś y, zepsute, albo czy w ogóle baza nie zwróciła jakiegoś błędu w ostatniej próbie komunikacji z nią, kiedy o coś pytałem. No i powiedzmy, mamy tutaj zapytanie do bazy, przy czym, jak widzicie, zapytanie jest absurdalne, bo nie jest to język SQL, zatem baza danych na pewno tego nie zrozumie. No i tu sprawdzam, że jeżeli. DB posiada jakiś błąd przy ostatnich operacjach, error number to by było coś takiego chyba, taki numer błędu, no to wyświetl tenże błąd. Tutaj pod tą własnością error będzie się ukrywał opis cóż to za błąd. Na koniec zamykam połączenie z bazą, kończę współpracę, a tutaj był ten błąd. O, tutaj zobaczcie, something is wrong. Tak, co to za absurdalne, za. On nie zrozumiał dokładnie tejże, tegoż tutaj zapytanka. No, i teraz przechodzimy do tej drugiej części. Bardzo podobnej, a jednak od strony tych bebechów, tego silnika, który tym zarządza, o wiele bardziej uniwersalne i wskazane. Zobaczcie: PDO, PHP Data Objects, tak? To model ogólny pracy z danymi. Określa się, z jakim źródłem danych będziemy pracować, na przykład, czy to będzie baza MySQL, czy może SQLite. Okay? I tutaj sterowniki, które to PDO wewnętrzne posiada, pozwala mi nie martwić się. Z jaką ja tam bazą pracuję? Mechanizmy same zadziałają, oczywiście to nie jest takie banalne, że on się sam domyśli, ja muszę mu to zdefiniować. Generalnie w obecnym manualu wyczytałem, iż PDO wspiera O, i tu zobaczcie przynajmniej te bazy danych. Jak widzicie, jest wśród nich i MySQL, które akurat ja sobie zainstalowałem, ale też macie inne i to po prostu będzie działało. Tyle tylko. Że no, właśnie, kiedy tworzymy sobie taką nową DB, nowe połączenie z bazą, widzimy tu już PDO, nowy obiekt PDO. Zobaczcie, tutaj troszeczkę inaczej się to buduje, chociaż dane przekazujemy te same, ale w innej formie, z tym, że na początku jakby określamy ten sterownik. Tak, tu się wpisuje na przykład MySQL albo. SQL albo inne, których, z których chcemy skorzystać, a które tu jakoś mają swój kod. Trzeba sobie ewentualnie sprawdzić, jaki kod do jakiej bazy. Ale generalnie to jest ten taki pierwszy moment, że tworzę połączenie z bazą, korzystam z tych sterowników, chcę się łączyć z tego typu bazą. A potem, a potem wszystko jest już takie same. Zatem tylko ta linijka Wystarczy tylko tę linijkę skonfigurować, gdybym na przykład najpierw miał wszystko w jakiejś bazie MySQL, a, a potem przerzucił do jakiejś bazy innej od Oracla czy cokolwiek. Ale to jest ruch między danymi w bazach danych. Co do tego ma pecha? ja bym właśnie chciał, żeby nic nie miał, żeby to działało, żeby mój skrypt ogólnej obsługi tych danych. Dalej działał. No i po to jest PDO. No i co tu mamy? Jak już się połączyliśmy? Dane oczywiście połączeniowe są dokładnie takie same, troszeczkę inna forma. Tu jest taka forma, że jest ten sterownik, a potem jest host równa się coś, dwukropek. A tu jeszcze jest port, przepraszam, średnik. Nazwa bazy danych: baza danych. Tak? Troszeczkę inna postać, ale dokładnie ta sama treść jest przekazana. No i co tu mamy? Pokażę wam kilka metod, które wystarczą do podstawowej pracy z takimi bazami, ale żeby było jasne, nie omawiam wszystkich metod, jest ich więcej. Te więcej, których nie pokażę, wiążą się na przykład z jakąś pogłębioną kontrolą, z kontrolą transakcji, czy chociażby z dociąganiem większej ilości informacji na temat ostatnich zapytań, ostatnich operacji, ok? Pierwsza metoda, exec. Od execution wykonaj po prostu i tyle. Zobaczcie. Jest to jakieś wysłanie polecenia sql prosto do bazy i nawet nie przychwytuje tutaj wyniku. Jakby nic mnie nie interesuje, nie wiem, czy tutaj coś się zwróci, czy się nie zwróci. Nawet gdybym tutaj zapytał, weź wszystkie wiersze z tabeli, to akurat egzek tego nie, nie weźmie. Tutaj w takim użyciu, jak tu zrobiłem, nie będziemy mieli do tego dostępu, ale czasami nie chcemy, czasami jakieś polecenie chcemy tylko wysłać do bazy i sprawdzić, no właśnie. Co zwraca egzek? Ilość wierszy, które uległy tutaj wpływowi, zostały użyte, wykonane, wykorzystane. Tutaj jest to jeden wiersz. Dlaczego? Bo użyłem polecenia, aby włożyć coś do mojej tabeli. Nowy wiersz, dodać trzeci rekord. Wiemy, że były dwa. Dodaję sobie właśnie trzeci rekord do mojej tabelki. I tutaj jest sql polecenie. Nie wytłumaczę go, bo po prostu zakładam, że sql -a znacie, a jeżeli nie, no to będziemy dopełniać naszą wiedzę innym kursem. Nie da się wszystkiego równolegle omawiać. Musicie założyć, że OK, teraz rozumiem, jak to zrobić w PHP, ale jeszcze na przykład nie znamy sql -a. No to nie szkodzi. Trochę podciągniemy z php potem sobie zobaczymy kurs bazodanowy ze SQL-em. Aha, wiedzę nam się połączą i zintegrują. No na raz się nie da. Można próbować, ale to karkołomne, przynajmniej w mojej opinii. Zatem, co to jest to res, które tu nam zwróci ten egzek? A no właśnie, zwróci nam, że dodał jeden wiersz. Zobaczcie, to jest ta linijka, został dodany jeden wiersz. W tym wypadku to zapytanie objęło jeden wiersz, stąd tutaj mamy jedyneczkę. Ale jeszcze ciekawa metoda Last Insert ID. To jest metoda, która mówi, jaki miał klucz ostatnio włożony rekord do tabeli. Klucz to jest też pojęcie z wnętrza baz danych, jak ktoś wie dobrze, jak ktoś nie to akurat w tym wypadku, powiem, to jest taka niepowtarzalna wartość, którą musi mieć każdy obiekt w tabeli, czyli każdy wiersz i nie może on się powtórzyć. Czyli nie ma prawa być dwóch wierszy o takim samym ID. Można to sobie wyobrazić, że nie może być dwóch ludzi. O takim samym peselu, u bo będzie chaos administracyjny. To nie pójdzie. No i właśnie możemy sobie zobaczyć, jakież to ID otrzymał obiekt, który właśnie dodałem do bazy. Ano, otrzymał obiekt z automatu 41, bo tak skonfigurowałem bazę danych. Zatem takie bezpośrednie, szybkie wykonanie jakiegoś zapytania, ale bez jakiejś większej kontroli, czy bez uzyskania jakiegoś e, wyniku. Natomiast co, gdy chcemy na spokojnie zadać takie pytanie, przechwycić wynik, zobaczyć co na przykład pobrałem z bazy danych, jakie efekty tutaj do mnie przyszły. Zobaczcie. Tak, przy okazji, exec i insert świetnie się mają do siebie, natomiast exec i select, a to już zależy, w jak, jak będzie użyty. Ale idźmy dalej. Wszystko wy, wyjdzie w praniu. No i właśnie, tutaj sobie zadamy pytanie, metoda query, która Wysyła zapytanie do bazy, ale od razu też ta metoda próbuje zwrócić odpowiedź, czyli wynik tego zapytania, co akurat przy tym zapytaniu SQL-owym no jest naturalne, bo właśnie ono zawiera pytanie: Daj mi wszystko, co masz w tabeli A. Drugim argumentem jest to, w jaki sposób ta odpowiedź, te dane, które dostaniemy w odpowiedzi, będą zorganizowane jako tablica asocjacyjna, czy może jako obiekt klasy. Właśnie klasy standardowej, std class, która jest w php. Ona między innymi po to jest, żeby dane, które otrzymam, mógłbym zorganizować sobie na zasadzie obiektu klasy, a nie zwykłej tablicy. Zobaczmy więc, czym jest to REST2, które tutaj zwróci nam metoda. A no właśnie, jest to obiekt klasy PDO Statement i tutaj on zawiera wewnątrz to zapytanie. Ok, ale to nie wszystko. On ma wprawdzie tutaj tylko to zapytanie, ale teraz ja na podstawie tego obiektu mogę się odwołać do pamięci, gdzie ten wynik jest przechowywany i nie tylko to, to jest tylko taka informacja, jakież to zapytanie było, ale tam teraz gdzieś w pamięci rezyduje coś więcej, mianowicie ta odpowiedź, te wiersze, które były w tabeli. Żeby się do nich dobrać, mogę na przykład użyć foricza. I teraz ten mój obiekt res, czyli ten obiekt pdoStatement, Statement. On jest iterowalny, czyli da się tam po kolei te wiersze przeczytać. No i właśnie, kolejne wiersze wyświetlam. Zobaczcie. I mamy. To jest pierwszy wiersz cały. Wiersze, nie mam na myśli wiersza o takiego tekstu, wiersz tekstu, tylko wiersza w tabeli, okej? Okay? To jest jeden wiersz całej tabeli. To w nim są kolejne kolumny zorganizowane na kształt, a no właśnie, tabeli asociacyjne. Dlaczego mamy para, klucz, wartość? ID 1. Description. Koń połączy biegał ślicznie. Czas utworzenia tegoż wpisu. Tutaj. Wartość przechowywana tam 12,98. Next row. ID 2. Żółw na plecach targał plecak. C-time. Value. I tak dalej. No i co jeszcze tutaj znajdziemy? Pamiętacie, jak dodaliśmy sobie tutaj egzekiem insert nową wartość. Jest i ona już pobrana, była w tabeli. ID 41, dokładnie te, które tutaj Last Insert ID zwróciło. Description też jest. Banan to wierny towarzysz, cokolwiek to znaczy. Akurat miałem ochotę na banana na śniadanko jadą. Yy, no jakaś tam wartość, jakiś tam czas utworzenia. No, wiecie w tym momencie, kiedy śniadanko jadą. 9:40, trochę słabo, ale nieważne. No właśnie. Na koniec jeszcze raz. Egzek, tyle tylko, że usuniemy sobie wszystkie wpisy, których wartość jest 75,19, czyli tak naprawdę usuniemy naszego banana. I tu informacja: egzek zwrócił, ileż to wierszy objęła moja instrukcja. No, usunie się jeden wiersz, bo tylko jeden banan ma taką wartość 75,19, zatem usuniemy i tyle. Co tam jeszcze zostało z tym PDO na dzisiejszym odcinku? Zobaczcie. A tutaj mamy takie rozbite query, to znaczy nie od razu wykonujemy zapytanie, tylko je przygotowujemy. Zobaczcie, mamy tutaj metodę prepare, już jest gotowe zapytanie, ale jeszcze się nie zadziało, jeszcze nie ma nic tutaj zwróconego. Dopiero kiedy execute wykonamy na tym pre prepie tutaj utworzonym obiekcie, tak przy okazji ten utworzony obiekt to jest dokładnie PDO Statement, czyli to jest. To, co tam było wcześniej, tylko że jeszcze jakby się nie wykonało, to znaczy już jest gotowe, czeka, nie wykonało się. Po co coś takiego robić, po co tak rozbijać? Dlatego, że czasami chcemy już mieć jakieś zapytanie, ale jeszcze to nie jest moment, kiedy chcemy się bazy danych jawnie już zapytać, kiedy chcemy wykonać to zapytanie. Być może jakiś kod tutaj pomiędzy jeszcze jest nam potrzebny. No ale w pewnym momencie pytamy. Gdyby coś poszło nie tak, to możemy sprawdzić czy jest jakiś błąd. Zobaczcie tutaj to moje zapytanie ma taką metodę error code. Która to metoda o tutaj zwraca taki string, jeżeli tam jest 50, bodajże? No tak, tak, 50. To znaczy, że żadnego błędu nie było, wszystko się udało. Skoro się udało, możemy odczytywać kolejne wiersze. Metoda fetch, taka w wolnym tłumaczeniu to by było sprować, pobierz. Daj mi to, co tam siedzi w środku, po prostu. No i co tutaj robimy? Dopóki daje się coś fecznąć, no to to fetchnięte, pobrane z tego prepa, e, przygotowane wiersze wkładamy tutaj sobie do jakiejś zmiennej. I tu uwaga, fetch ma takie argumenty. Jeden z nich, zobaczcie, tutaj na przykład był fetch asoc, ale mogę też odpalić PDO fetch object, czyli to, co zostanie. Tutaj sprowadzone z tego zapytania będzie interpretowane jako obiekt klasy, klasy standardowej. Co to oznacza? To oznacza, że teraz mogę traktować ten res, jakby był obiektem. I na przykład w mojej tabeli było taka kolumna description. Ja tu mogę to wywołać res description, tak jak gdyby to res było obiektem. No zresztą już jest obiektem. <laughs> Zatem wyświetlamy sobie opis i identyfikator. I to mamy dokładnie tutaj. Dwa wiersze zostały bo niestety nasz wiersz, który tutaj insertnęliśmy z bananem, potem został usunięty, został tylko koń i żółw, te dwa pierwsze wiersze z swoimi kluczami. OK? A tu jeszcze przykład, co by było, gdybym jakieś bzdurne zapytanie czy błędne wysłał. Otóż przygotowujemy selecta do tabeli, której nie ma table B. Wykonujemy i zobaczcie, tym razem error code jest taki, a tutaj error info, więcej informacji o tym błędzie mamy tutaj wraz z, na przykład, opisem. Tabela testdb.tableb nie istnieje, testdb to jest baza danych, w której znajduje się tabela B. Nie ma czegoś takiego, a więc błąd już nie wynosi 5 zer, tylko o jakiś tutaj wewnętrzny kod. Zatem widzicie, że proste operacje na bazach to naprawdę nic trudnego. Dodać, usunąć, wyświetlić. Oczywiście też są tutaj możliwości tworzenia bazy danych w bazie tabeli, modyfikowania pól tej tabeli. No, na to pozwala SQL. Oczywiście istnieją też narzędzia, gdzie można się posłużyć jakimiś graficznymi kreatorami, gdzie ten SQL nie będzie aż tak znany. Niemniej osobiście uważam, że bez znajomości SQL-a bawienie się w baz danych nie ma sensu, trzeba poznać przynajmniej podstawy i to gruntownie tego języka zapytań. Jeżeli chodzi o same SQL, -e, o bazę danych, planuję oddzielny kurs, zatem bądźcie cierpliwi, a w tym odcinku tyle. Do zobaczenia.